Jest ok. Dzień dobry. Witam. Jeszcze raz, bo chciałem nagrać filmik Matiemu. O, cie panie. Ładnie, co? Próbujemy wejściem, czy... Dobra, witajcie w kolejnym vlogu urbexowym. Jesteśmy dzisiaj w pięknym, opuszczonym domu. Miejscówkę dostaliśmy z polecenia naszej wspaniałej koleżanki. Kto ogląda ten, wie? Ten się domyśla. Kwiatki jeszcze rosną. To co? Pukamy? Jest ktoś w domu? Obiekt monitorowany z daleka. W środku zamontowane są pokoje. Brzmi fajnie. Na daleko to znaczy skąd jest monitorowany? Fajnie. Co znaczy z daleka? Może chodzi o taki osiedlowy monitoring. Jakby ktoś grzebał przy prądzie, nie? Tak. A kabel po prostu wpadł. Ale drabina jest. Tam chyba słup jest, no? Tam też jest drabina druga. Więc idziemy dookoła się obejść. Pochodzimy najpierw? No tak, no podejrzewam, że tam drzwi będą zamknięte. Fotokomórki? Można zajrzeć od środka, nie? Wow. No uważaj. Co? Myślałem, że spicie. No jakbym tak przed ich zginął, nie? W sensie... Zniknął. Co to znaczy, że jest... obiekt monitorowany z daleka? Okej. Okay. Patrzę, czy nie ma jakichś kamer dookoła. Jakieś drzewo i kamera, ale nie widzę nic. Zresztą, co byłoby tak wartościowego, żeby ten dom trzeba było monitorować? Patrz pod nogi, czy ma studzienek, nie? Bo już popełniłem pierwszy błąd. Mamy wejście. Ale nie widzę nigdzie żadnej kamery. Nie wiem. Dobra. Panie pierwsza. Wlazłeś tu w sieć tam. Tą puszkę zabiorę, jak będziemy wychodzili. Jasne. O, frys jak zwykle, na legalu. Może prysznic szybki. Plata, kuchenka. Jakby ktoś przed chwilą mieszkał, nie? Zdecydowanie starsze osoby. Jest wszystko, dosłownie jest wszystko, nie? Patrzę za tymi fotokomórkami, nic nie widzę. Wiesz, może to być straszak. I tak jest najprawdopodobniej. Tu są kartki w kalendarzu, z kalendarza podgrzewane.
Ale system blokowania drzwi jest epicki, nie? Stara konstrukcja, widzisz. Stary, tu jest dobrze w środku. Zobacz, jak ktoś zablokował drzwi, używając starego kredensu. Pomysłowo. Ale zobacz, to jest jeszcze stary, ten dobry kredens, wiesz, z tych czasów takich. Masz parasolkę z drewnianą rączką. Maszyna do szycia. Tak, widziałem. Dobra, myślę, że to będzie pierwsze miejsce, które obczajmy. Dzisiaj mamy w planie parę miejsc do zwiedzenia. Natomiast tu jest wszystko. Nic nie ruszamy, nic nie zabieramy. Tego nawet aż się nie chce ruszać. Nie, to wygląda świetnie. Maszyna stara. Fredon, łucznik? Łucznik. Powiem ci, że dawno nie byłem w tak dobrze zachowanym domu. Opuszczonym. Wow. No ja mam wrażenie, jakby ktoś tu był i to specjalnie wszystko poustawiony. Ty wiesz, że to samo miałem wrażenie na początku? Zobacz to zdjęcie na ścianie. Ładna pani. Zablurujesz. Twarze? Nie będziemy pokazywać. Jakaś wierząca rodzina. Nie wiem, nie chcę się po szafach za bardzo grzebać. Ale już mi się tu podoba. Na pewno jakaś starsza osoba tu mieszkała. Jeszcze taka poduszka. Wow. Widziałeś, laska tam była. Starsza osoba tu mieszkała, ewidentnie. Robi wrażenie. Jakieś obrazy tu wcześniej były? No. Albo właściciel zabrał. Może albo ktoś ukradł. Widziałeś te kartki z kalendarza? Tak. 18 rok. 4 lata, to nie jest tak dawno, nie? I jakie to jest wszystko, zobacz. To jest jeszcze piękne. Ale pamiętam ten regał. Słuchaj, pamiętam gdzieś taki u mojej babci był, czy gdzieś. Zastawa, atrament. Niesamowite. Piękne, w pięknym stanie. Pięknym to jest stanie. Walizki. I teraz tak. Przechodzimy przez szafę ogólnie, to jest wow. A wejście było chyba w tamtym pokoju. Tam było wejście, a tu masz jeszcze szafę, która jest przelotowa. Już gdzieś taki patent widziałem. Ty, odkurzacz. Czujesz? Aż muszę zrobić zdjęcie. A powiem ci, to będzie trzeba tak skleić na firmie. Żeby? Ludzie się nie dowiedzieli. Koniecznie. No początek był kiepski, bo był adres, wiesz? Tak. Już ja tym zajmę. Może się wytnę. Ja wytnę to, tak. Nie będziemy ujawniać tej miejscówki, jest zbyt dobrze zachowana. Tak. Zobacz, jaka kolekcja książek. Niesamowite. Klimatyczne miejsce, naprawdę bardzo klimatyczne miejsce i chcemy, żeby zostało w takim klimacie, żeby nikt się o nim nie dowiedział. Po drodze widzieliśmy parę opuszczonych domów, ale to były wydmuszki. Natomiast ja pierdolę, zobacz ten telewizor, no kurde, stary. Ja pierdolę. Jak ktoś się dowie, to to wyniesie. Naprawdę szkoda tego miejsca. Boję się, że po naszym filmie może się tutaj podziać. Będziemy robili wszystko, żeby się nie podziało. Nie wiem, jak go ująć, żeby było widać, że on jest taki stary, fajny. No, jest epicki. Być może faktycznie jest chroniony przez ochronę. Bo jest tutaj wszystko.
książki, kuferki, kosmetyczki jakieś. To się tu włamywał na siłę. Tak. Ćwiartka. No. No to był piesek też. Bo są obroże różnego rodzaju. Ale ten telewizor jest epicki. Jest epicki i będę to powtarzał. Jeszcze nie widziałem takiego telewizora. Pierdziel. Ty, a widziałeś taką strzykawkę? To musi mieć kupę lat. Jeszcze stalowa. Czy ta stalowa i szklana. No, tu nic nie ma. Natomiast same te meble są moim zdaniem warte majątek. Piękne piece kaflowe zdobione. Stare włączniki, przełączniki. Naprawdę jest tutaj... Jestem pod wrażeniem, stary. I co ciekawe, ten dom stoi w szczerym polu. W szczerym polu. I zobacz, one są jeszcze całe. Tu podejrzewam, są albumy ze zdjęciami. Tak, ale zdjęcia już ktoś zabrał. Nie, są. Czemu tak powyrywane? Niektóre są pokradzione. Pewnie musiały być stare bardzo, wiesz? Ale te zdjęcia są stare. Wow. Zobacz, jakie gniazdko jeszcze. Wszystko takie to... Karbidowe, tak? Czy jakie to były? Nie pamiętam, już nie znam na tym. To Mati by wiedział już. Ale ten odkurzacz jest epicki. Piękne miejsce na pierwszy strzał. Jak mówię, zostawiamy tylko odciski butów. Ty było tutaj czy tam? Tam na łóżku jeszcze było jakieś sporo. Tak. O, ale farba już odpada. No i kuchnia, która jest no... prześliczna. Butelce? Nie. To jest jakieś wino. Ewidentnie ślady w postaci kartek z kalendarza wskazują na to, że to było opuszczone w 2018 roku. Jaka lampa. Naftowa jeszcze, zobacz. Ona niedługo spadnie. Moja babcia ma jeszcze taką do teraz. Ona niedługo się przegnije w tym miejscu i spadnie. Spadnie. Szkoda, bo się zbije. Tu są te zareglowane drzwi wejściowe. No, to wygląda... Nawet nie ruszamy. Jest tak świetne wszystko tutaj. Aż chce się robić zdjęcia, nie? Jaka waga. Tu wszystko jest jeszcze, zobacz, z czasów mocno. Taką wagę mieliśmy też w domu, pamiętam. Chlebak, znaczy taca do krojenia chleba. Patrz. Ekowid. Antyoksydanty. Biopierwiastki. Nie wiem do czego. Zaprawa do podłóg. To musi być stare. Kwas cytrynowy też. No, już aż ręka sama po aparat sięga, nie? I co? Dobrze, nie? Nie do opisania. Jest. A to mogło być faktycznie opuszczone w tym czasie, wiesz? Bo już jest jakiś grill. To tak. Dziwny zapach. Jeszcze przetwory są. Spiszarka. Ogórki. Wódka wyborowa, spirytus. Ale ten, jak to wygląda w ogóle, jakie stare butelki odwiniaczy. Stół maserniczy? Znaczy jest stół maserniczy. Blad. No. Tak mi się wydaje. Cześć.
Jest plecha już wyskakuje, już wiem skąd ten zapach jest. Nieprzyjemny. Tak jest. No, plecha. A tutaj? Zamykamy oczywiście. Ale zdobione krzesło. Widziałeś? Dobrze, w czort. Randa? Gazety. A tu jest wyjście. Ciekawe, czy jest coś pod nami. Myślisz, że jest podpiewniczony? Węgiel? No. Jest strych. Jak myślisz? Warto iść na górę? Pewnie warto. O, jest i piwnica. Co najpierw? Dół. Mógłbyś. Ej, nie gadaj, się nie wziąłem. Nie, no. Kruk, duży kruk do wina. Ty, ale tutaj... O, pełno przedłużaczy. O kurde. O kurde. I znowu przetwory. Przetwory? No, ogóreczki. Truskaweczki, co pan życzy? Porzeczki. Fasolka. Co pan życzy? Wszystko jest. Zobacz, jakie ładne jeszcze kiszone. Takie bycie. No, ogromne są. Dobra, chodź tam, widziałeś po... Teraz jak będziemy po lewej, jaka jest przestrzeń duża? Zobacz, jaka przestrzeń. Siny, co? Trzoda tyła? No tak wygląda, jakby ktoś zwierzęta trzymał. Ale to nisko. Nisko jest, trzeba się schylać, fakt. No, ewidentnie coś tu było trzymane. Wiesz co? Co? Króliki? Nie. Świnie? Co ty tu bywaliło, jak nie wiem. Właśnie. Ale nisko. To jest podparty? Drewniany pewnie. Właśnie nie wiem. Tu nic ciekawego nie ma. Klepowisko jest tylko. No to nic nie ma. Klepowisko. Jeszcze strych nam został. Idziemy na strych. Ale kurczę, w jakim on jest stanie ten dom, mimo że stoi tak sam w szczerym polu. W ogóle nie ma takiego zawiedzonego zapachu, wiesz o co chodzi. No. To się często nie zdarza. O, tu winko pędzili. Tak, widziałem kruk taki duży. Kanka. Kruk. Jest i frania. Pralka. Do dzisiaj ma. Tylko silnik nie działa. Wow, to jest w ogóle stara. Mieliśmy taką. Jeszcze pamiętam. Idź pierwszy. Operatorze. Pajęczyny. Wow. Takie szyszki, widziałeś? Zobacz. To był jakiś warsztat mały. Ogromna. I ty, nocnik. Kaczka. Kaczka, szklana. Stary żelazko. Zobacz, to był jakiś stół stolarski. Wow. Kieliszki. Wow. Pusta. Widziałeś tę torbę? Tak. Zobacz, jaka piła. No, ewidentnie stolarski warsztat. Korki do wina. Też są. Takie drobne. Drobne. Stary butelek. Szyby zapakowane w coś. Grzałki. Ewidentnie nie jest rozszabrowany ten budynek.
tak. To by się zgadzało. Te szyszki mnie ciekawią. Idę zobaczyć. Ktoś u Harnasia spożywał. To chyba raczej jest coś świeżego. Pewnie do jakichś ozdób, nie? Czy do palenia? Do palenia mogły być szyszki używane jako rozpałka. O, ładne. Nie mam pojęcia. Nie wiem, jak się palą. Ci to? Szybko, jak są suche. Trzy szczotki? Każda jest bez druku. Powiem ci tak. Szybko się palą, jak są suche. Dalej więcej sprzętu AGD, starego. Nie wiem, jak po tym chodzić, bo... Po belkach może to. Tak lepiej, nie? Tam jeszcze mamy świetny pokój, który będzie robił klimat. Albo orzechy. Orzechy. Łańcuch rowerowy. Ale tu się dzieje, tu się tak dzieje, że hej. Ups. Lepiej iść po belce stropowej. Mimo wszystko. Stara waga, no. Jeszcze zobacz stare ozdoby. Mati, żałuj, że tutaj cię nie ma dzisiaj. Tu jest po prostu pięknie. Słuchajcie, tu jest jakiś domek. Domek mieszkanko letniskowe, przepraszam. Ale to wygląda, no z tym starym odkurzaczem to jest jazda. Dawno nie widziałem takiego jamnika. Bez kitu, takiego odkurzacza nie widziałem już przez lata. W takim stanie, zwłaszcza, że jest cały. Zobacz, miałeś rączkę. Aha. I mogłeś... Było jeszcze przykręcone do tego? Tak. Ty, jaki tu jest sprzęt. Z epoki, słuchajcie, to jest po prostu miazga. Będziesz musiał mocno to obrobić. Żeby nie dostał się do rąk, nie? No, szkoda nam takich miejsc, żeby popadały byle komu. Ale... To jest otwarte czy zamknięte? No. Tylko tu będzie nas widać, nie? No, tam będzie nas widać, nie ma co wychodzić. Szkoda, że tu to już jest wybite, bo... Normalnie bym to zastawił czymś, ale nie ma czym. Szybki zapasowe. Szybki? To jakiś obrazów, wiesz? Ale ten kufer tu robi. Ojej, on jest stary. Słuchajcie, to są lata, nie wiem, wojenne. Marka fabryczna. Fribe, wiesz co? Zróbmy zdjęcie. Jakiś ptak. Wiesz co, zrobię zdjęcie, poszukamy jakiejś wiadomości na temat tej fabryki. Prześwieci ci? Zresztą ci to chwyci. Nie, chwyci. Będzie, słuchajcie, do rozkminienia fabryka. Bo to są naprawdę lata wojenne. Estyka. Ależ szafa. No powiem ci, Kacper, pierwszy strzał. Jestem pod wrażeniem, nie? Tylko tu już ktoś był, bo albo splądrował te walizki już. No, tam jest pusto, nie ma sensu tego otwierać. Albo ktoś się tak pozostawił po prostu. Skrzynia? Tak, ona jest pusta w środku. Ogromna jest. To jest papier chyba. Wyłożony jest papier. No słuchajcie, robi wrażenie. Ale ten pokój tutaj, no sami zobaczcie, jest... Nisko. No, uwaga na głowę. Nie ma nic ciekawego, ale super to wygląda. Wow. Pierwszy strzał, słuchajcie. Kołdra. I kapelusz. Dobra. Cyknij. Warto. Póki to jeszcze stoi. Ale tu... To łoże tam też wygląda ciekawie. Wygląda co? Tu mamy różnego rodzaju końcówki do odkurzacza. Stara waga jeszcze. Pięknie to wygląda.
Dla takich miejsc warto uskuteczniać urbex. Oczywiście nic nie zabierać ze sobą. I dbać, żeby to miejsce zostało w tajemnicy, tak jak jest. I żeby samo dokonało żywota. Taki klasyk, nie? Że ludzie sami pędzili wina. Pedały od roweru, no sztos, nie? Dobra. Myślę, że ta góra jest już ładnie obejrzana. Naklejki? Orężada. Naklejki? Mhm. Etykiety to są. Mhm. Cena, 1 zł. No kiedyś to można było za grosze takie rzeczy. Ona szkoła. O, tu jest już dziura w suficie. Znaczy w suficie, tak w dachu. Też niedobrze. Będzie dostawa. No będzie dostawa. Dobra, myślę, że to z tego miejsca będzie na tyle. Jest świetnie zachowane, ja by jak najdłużej tak było. My zabieramy się na kolejną miejscówkę, słuchajcie. I zamykamy za sobą okno. Bo... Czyli... Wyjdziemy drzwiami? Nie, przymkniemy za sobą. A, o to ci chodzi. Tak, przymkniemy za sobą. Klikajcie, udostępniajcie. A my widzimy się na kolejnym miejscu. I nie dociekajcie, gdzie jest. Tak, nie odpowiadamy na takie pytania. Jeszcze szybki zwiat, nie ma nikogo.